Organizowane na terenie gminy Mikstadt zloty motocyklowe to już tradycja. W tegorocznej jego edycji 7 kwietnia wzięła udział rekordowa liczba miłośników dwóch kółek nie tylko z powiatu ostrzeszowskiego, lecz także z sąsiednich powiatów oraz innych województw. Tradycyjnie zlot rozpoczął się od uroczystej mszy świętej w Mikstacie, celebrowanej przez proboszcza księdza Krzysztofa Ordziniaka. Następnie kawalkada motocyklistów wyruszyła w trasę, kierując się na plac pod dębem w Przedborowie. Bardzo fajnie, że wielu motocyklistów przyjechało, więcej niż w poprzednich latach. Bardzo dobrze. Chcielibyśmy, żeby co roku było więcej. Jakie atrakcje przygotowano dla motocyklistów? Tym razem nie zorganizowano kursu pierwszej pomocy. Nie musi być ciągle mówione o pierwszej pomocy, bo się znudzi. Nie może się, po co ma się znudzić? Ksiądz dzisiaj powiedział na kazaniu coś ważniejszego niż pierwszą pomoc. Pierwsza pomoc ma jakieś znaczenie, ale ważniejsza jest profilaktyka wypadku, bo lepiej nie mieć wypadku niż aby ktoś udzielił tobie pierwszej pomocy. Także ważniejszą rzecz powiedział ksiądz na kazaniu. Na plac pod dębem swoją Yamahą z synem Marcelem przyjechał Arkadiusz Schubert z Mikstatu. Jak mówi, zakup pierwszego motocykla 15 lat temu był spełnieniem jego młodzieńczych marzeń. Pierwszy był Chopper, który mi nie odpowiadał. Potem kupiłem sobie Honda NTV DeVille, która to był taki, no, za słaby on. I później Yamaczka. Tamtą sprzedałem i kupiłem sobie taką drugą, ale młodszą i na razie starczy. Pasją do motocykli pan Arkadiusz zaraził swojego syna, który nie tylko chętnie z nim podróżuje, ale również stara się o uzyskanie prawa jazdy na motocykl. Organizowane już od kilku lat wydarzenie ściąga do Mikstatu nie tylko motocyklistów z okolicznych miejscowości, ale również tych z sąsiednich powiatów. Na swoim zabytkowym Harley Davidson z Ostrowa Wielkopolskiego, mimo iście upalnej pogody, przyjechał Jerzy Sperling. Mój zięć ma w Ostrowie, jak to się mówi, serwis Harley'a. I tak pojechałem kiedyś do niego zobaczyć i widzę, o, przydałby mi się taki. No i nie ma sprawy, ściągamy, mówi, i ściągnęli. Wszystkie zloty staram się zaliczyć, a najbardziej pamiętam zlot w 2018, gdzie był tylko zlot Harley w Bydgoszczy, gdzie było nas 8 tysięcy, tylko Harley. Innych aut, znaczy samochodów mnie nie wpuszczali, nie? Jeszcze kilka lat temu w mikstackim rozpoczęciu sezonu uczestniczyło zaledwie kilkanaście jednośladów. Jednym z punktów programu, oczywiście oprócz mszy świętej odprawionej przez księdza Krzysztofa Ordziniaka i poświęcenia pojazdów, był pokaz ratownictwa. Po nim motocykliści rozjeżdżali się do domów. Jednak z roku na rok organizowane m.in. przez Artura Witkowskiego rozpoczęcie sezonu nabiera coraz większego rozmachu.